38 pacjentów według stanu na środowe południe leczonych jest w Suwalskim Szpitalu Wojewódzkim. Czwórka z nich jest w stanie wymagającym stosowania wsparcia oddechowego w postaci respiratora, informuje dr Włodzimierz Żaworonok, zastępca dyrektora suwalskiej placówki. Ta sytuacja zmienia się co godzinę. To my kogoś opisujemy, to kogoś przyjmujemy. W sumie ilość pacjentów rośnie. Choroba jest nieprzewidywalna, mało zbadana, ciężka i zauważyliśmy, że jednak te zmiany w płucach i jakby ta choroba jest przebiegła po prostu szybciej niż było wcześniej. Te powikłania następują szybciej. Czy jakby już był ciężko chory, to wcześniej wymaga tlenoterapii i nie daj Boże podłączenie do respiratora. Dyrektor Żaworonok podkreśla, że wszyscy pacjenci, które w chwili obecnej są na respiratorze, a oprócz tego wszyscy, co byli na respiratorze, te osoby są wszystkie niezaszczepione. Bez wyjątku. W ocenie zastępcy dyrektora, jednocześnie lekarza pracującego na suwalskim OIOM-ie, przerażające jest to, że szeregi pacjentów wymagających hospitalizacji zasilają zakażeni, którzy wręcz nie wierzą w istnienie groźnego wirusa i przekonani są o tym, że pandemia SARS-CoV-2 to, potocznie mówiąc, teoria spiskowa. Tu są takie cuda i niewidy, takie potyczki jakby z naszymi pacjentami, które uważają, że w ogóle ta choroba nie istnieje, że to jest jakaś manipulacja, te debilne teorie spiskowe, to no, naprawdę to jest straszne, bo my musimy reagować, my musimy omalże wzywać policję, żeby w jakiś sposób przywołać do porządku tych ludzi. To jest nienormalne, a też nie mamy jakby instrumentów, żeby na to reagować szybciej czy jakoś, bo my nie jesteśmy ani policją, ani nie możemy na siłę egzekwować wykonania na przykład najprostszego noszenia maseczek, ale w prawidłowy sposób zakrywając usta i nos. Włodzimierz Żaworonok apeluje do suwalskiej społeczności o respektowanie zaleceń dotyczących środków ochrony osobistej, o prawidłowe noszenie maseczek, o dezynfekcję rąk. Ostatni dobowy raport rządu dotyczący koronawirusa informuje, że w ciągu ostatniej doby wykryto 11 nowych zakażeń w mieście. W powiecie suwalskim kolejnych 8. Tutaj zarejestrowano też jeden zgon. W województwie podlaskim ostatnia doba przyniosła 261 nowych potwierdzonych zakażeń. Zmarło 6 osób.